Cześć, tutaj Anka Zuch, zapraszam Cię na kolejny trening. Przed nami trening numer 10, czyli do końca już tylko 3 treningi. Zaczynamy od rozgrzewki. Łączymy ramiona niczym do pajaca, a nogi heel back. Jeśli byłyście na fitnessie kiedyś, to na pewno znacie ten ruch. Czyli raz na prawą, raz na lewą stronę z dotknięciem piętą do pośladka. Dopiero pierwsze ćwiczenie, ale pamiętaj, że to Ty dobierasz tempo. Końcóweczka i luz. Ćwiczenie numer 2. Bieg bokserski na długość maty. Oczywiście, jeśli nie masz maty, wystarczą 2-3 kroczki do boku. 10 sekund za nami. Mocna praca ramionami. Raz na prawą stronę, raz na lewą. Super, jesteś za połową. I dyszka. Idziemy. Boks na prawo, na lewo. Dotknij maty z prawej strony i z lewej. Boks, boks. Góra skos. A dotknięcie do maty to ugięcie w kolanie, a nie skłon. Jesteś za połową. Pamiętaj, żeby mieć swoje tempo. Możesz zwolnić, ale na pewno nie odpuszczaj. 5 sekund. Końcóweczka. 3, 2, 1. Luz. Zaczynamy. Druga seria. Jeśli jesteś ze mną od początku, to na pewno przyzwyczaiłaś się już do formuły tego treningu, czyli do tych 3 ćwiczeń rozgrzewkowych. I teoretycznie ćwiczenia ułożone i treningi są w ten sposób, by każdy kolejny był coraz mocniejszy. Przy ostatnim treningu nie mieliśmy mobilizacji. Był to dość intensywny trening, dlatego teraz w rundzie pierwszej zaproszę Cię na matę i mam nadzieję, że to Cię zachęci, żeby wytrwać w tej rozgrzewce. 3, 2, 1, luz. Mocna praca ramion, nie odpuszczamy. 15 sekund, dawaj, dawaj do końca. Możesz zwolnić, ale nie odpuszczasz. I raz na prawo, raz na lewo, pięknie. 7 sekund. Skoro temat kolejności wykonywania elementów w tym ćwiczeniu mamy za sobą, to możemy skupić się na dokładności poszczególnych elementów, czyli na przykład na boksie. Boks ze zwróceniem tułowia w danym kierunku. Boksujemy w prawo, zwracamy tułów i ta noga, możesz zauważyć, przy każdym ruchu, czy nawet boksowania, czy dotykania do maty, ona jest stawiana na palce. Przeciwległa noga, czyli boksuje prawą ręką, a lewa stopa na palce. Luz. Ostatnia dyszka.
No i 5, 4, 3, 2 i luzik. No to jedziemy. Ostatnie dwa ćwiczenia w tej rozgrzewce. Połowa. I 5, 4 i przed tobą 1,5 minuty przerwy. Napij się wody, odpocznij. Los. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like... Jak obiecałam, runda numer 1 na macie, mobilizacja, czyli walczymy o odpowiednią ruchomość, napięcie naszych mięśni, odpowiednie przygotowanie naszego ciała do aktywności fizycznej. Skłon i powrót. I ostatnie sekundy, 4, 3, 2, 1 i zmiana. Skłon do boku z wdechem, powrót, wydech. I jeszcze raz. Na spokojnie, nie musisz wykonywać tego ćwiczenia szybko. 15 sekund. Siad na macie z ugiętymi kolanami, wyprost, ramiona w górę, plecy są cały czas proste, to ty decydujesz, jak nisko zejdziesz tułowiem. Ręce góra, w momencie kiedy dłonie przechodzą do przodu, czyli na wprost, lekko zaokrąglasz plecy, cofając tułów w stronę maty. 3, 2, 1, luz.
głowa. Ostatnie sekundy i zaraz zmiana strony. Luz. Wdech ze skłonem, wydech, powrót do pozycji. W momencie, kiedy mamy wyprostowane plecy, ręce znajdują się u góry, mamy wdech. Cofamy tułów do tyłu, ręce z przodu, wydech. Pracujemy cały czas oddechem. To Ty decydujesz, jak nisko schodzisz. To ma być komfortowa pozycja. 7 sekund. I ostatnia trójeczka do końca rundy numer 1. Końcówka, ostatnie sekundy. Ostatnie 15 sekund. I dyszka. Dziesięć sekund. Przed nami 1,5 minuty przerwy. 3, 2, 1 i luz.
I zaczynamy od ćwiczenia pierwszego, rundy drugiej. Przekładamy raz na prawą, raz na lewą stronę ugięte kolana. Podporem w tej pozycji są ramiona do boku, które przylegają do maty. Dziesięć sekund do końca, oddychamy spokojnie. Ugnij kolano, przyciągnij do klatki piersiowej i noga do boku, czyli odwiedzenie. Przyciągamy z wydechem. Góra, super. Palce stopy zadarte. Ręka podpiera głowę, żeby była taka komfortowa pozycja. I góra. Super, 8 sekund. To analogicznie przyciągamy kolano z wydechem i do boku stopa zadarta. Cały czas oddychamy i odpoczywamy, bo jest przyjemnie na macie. I dyszka. Ugięte kolana przekładamy raz na prawą, raz na lewą stronę w leżeniu. Stabilizacją dla tej pozycji są ręce do boku, dłonie przylegają do maty i powolutku przekładamy na prawą, na lewą stronę. I jesteśmy za połową. 10 sekund. Piętnaście sekund. To ćwiczenie pamiętaj, by wykonywać wolno i dokładnie. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy były jak najszybsze, tylko spokojnie, z wydechem, z oddechem. I uwaga, los. Dziesięć sekund do końca i zaczynamy ostatnie ćwiczenie drugiej serii. Trzy, dwa, jeden i luz. No to jedziemy. Ostatnia trójeczka i oddychamy spokojnie. Kolana znajdują się dość blisko klatki piersiowej, czyli ta dźwignia nie jest duża, a nie obciążamy bardzo mięśni brzucha. I 10 sekund do końca.
zaczynamy ostatnie 3 ćwiczenia rundy drugiej. Chętnie podopingowałabym Cię przy tym ćwiczeniu. Nie jest ono bardzo wymagające, ale przy odpowiednim wykonaniu naprawdę poćwiczą mięśnie czterogłowe, brzuch i oczywiście pośladki. Końcówka i uwaga, luz. I końcóweczka, przed Tobą 1,5 minuty odpoczynku i zapraszam Cię do rundy trzeciej. Tam też poleżymy na macie. I luz. Rozpoczynamy ostatnią, czyli trzecią rundę naszego 10 treningu. Tak jak obiecałam, cały trening do końca już będzie na macie, czyli również runda trzecia. Leżenie tyłem, podpieramy się na przedramionach i zmiana. Raz prawa noga prostowana jest nad matą, raz lewa. Zauważ, że zmiana nóg odbywa się przy klatce piersiowej, czyli nie nad matą daleko, bo wtedy ta dźwignia powoduje, że bardzo mocno napinamy brzuch, tylko blisko tułowia. Luz. Powiedziałam, że będzie na macie, powiedziałam, ale nikt nie powiedział, że będzie mega prosto. No musimy się troszeczkę zmęczyć na tym treningu. Prawa noga ugięta, odpychamy się mocno stopą od maty. Biodra również są nad matą i wyprost w ramionach, czyli ramiona do góry i wyprost w kolanie. Następnie przyciągnięcie z wydechem do siebie. Cały czas biodra są nad matą. Luz. I analogicznie zmiana, druga strona. Przypomnę tylko, że w momencie przyciągania kolana do ramion, wydech. 10 sekund. Do końca. No to jedziemy. Zaczynamy serię numer 2. Pamiętaj o tym, że zmiana
odbywa się blisko tułowia. Ułatwimy sobie to ćwiczenie, dlaczego by nie. Jeszcze nasze mięśnie brzucha nie są do końca gotowe, żeby tak mocno nimi pracować, tak mocno je napinać. My dopiero wracamy do tej aktywności, tym bardziej, że po ciąży są bardzo rozciągnięte. 3, 2, 1 i luz. Dziesięć sekund. Jesteś za połową. Dyszka. I cały czas bioderka nad matą. Super. Łączysz wydech. 3, 2, 1, luz. No i kochana, ostatnia trójka naszego treningu. Dyszka. I 5 sekund. I ostatnie 30 sekund tego treningu. Powiedziałabym, że możesz zwolnić, byle nie odpuszczać, ale przy tym ćwiczeniu akurat zwolnienie tempa może skutkować nawet podniesieniem poprzeczki i wcale nie będzie łatwiej. Jesteś za połową. Ostatnie 10 sekund, dajesz do końca. Trzymamy, trzymamy, super. I 5 sekund i końcówka. Dziękuję Ci bardzo za trening. Zapraszam na rozciąganie. Luz. Zapraszam Cię na rozciąganie, które znajdziesz na tej samej playliście w innym filmie na tym kanale. Link również w opisie.